Siema, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj gram sobie Huffy na topie, bo mi da nie dostałem, a mówię, a zagram Huffy, bo chciałem nagrać już dawno temu. A no, niestety każdy albo ją pikował, albo gówniane gierki wychodziły, więc zobaczymy, jak mi pójdzie na topie. Gram ogólnie na Gangplanka, więc myślę, że matchup nie jest jakiś tragiczny, no ale we will see. Ogólnie na ręki wziąłem sobie Arcane Cometę, Mana Probanda, Transcendence, Scorcha, Ciasteczka i Cosmic Insight, więc jak się mordo film spodoba, daję łapkę w górę, będzie mi bardzo miło, jak zostawicie tutaj chociaż, nie wiem, 20 łapek, myślę, że luz. Jak to jest nowe, no to oczywiście sub dzwonem. We are going for the 2 fucking thousand. Więc fajnie było wbić 2 fucking thousand. I tyle w temacie. Ja w LoL'a chyba nie grałem 2 dni. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Wziąłem kometę, bo stwierdziłem, że zawsze jak gram First Strike'iem, to gówno tego golda nabijam, tak szczerze. Więc wolałem sobie kometę wziąć. Zobaczymy, rzuciłem E, obiłem go zawsze coś. No i zobaczymy, jak to będzie. Jestem ciekawy w sumie, ale jak on będzie takie beczki używał, to raczej mi... Okej, okay, no on jest chyba dobry. Tak mi się wydaje, że gościu jest bardzo ogarnięty. Nie wiem, co to było. Zaczął. To było mega dziwne. Nie będę kłamać, co nie, ale. Ale on jest profesjonalistą, on tylko udało, że jest słaby. Trust me. Dobra, ja go w ogóle obijam nieźle. Mu coś nie idzie. Nie idzie mu coś i dostaje w pierdziel, dobra. Jak fajnie, że grałem na takiego gościa, co mnie tak zdymał Huffy, że się nauczyłem tym grać po tym, jak on mnie dymał, bo jak ja tym grałem, to byłem takim głupiękiem. Ale zobaczymy, jak on gra i tak szczerze, ja się nauczyłem. Ale farmić się nie nauczyłem, niestety on TPK sobie wali, no ja mam 9 CS, więc mega gówno, ale... Ale mam First Blooda, więc to się liczy, prawda? No prawda. Nie wiem, ja ogólnie chciałbym się starać jak najwięcej go obijać i też farmić, ale coś mi nie idzie w farmienie dzisiaj. Ale na spokojnie. Dobra, sobie użyję E. Gdyby to po prostu do poprzednio jeszcze dostał z tego i się zdziwił chyba. Dobra, i teraz wszystko sfarmić, jak najwięcej się mi uda. No, w sumie wszystko mi się praktycznie udało. Okej, trafił beczką. Brawo dla Cydy, panie kolego. Ja mu będę dawał tusiki jakieś zawsze, zaraz go kiuskiem obijać, E rzucać na przykład mogę. We will see. No, dopuszczuję i raczej on nie ma flesza, także... Ja ogólnie na 6 myślę, że jestem w stanie go zanshotować, jak dobrze zagram. A czy dobrze zagram? I don't know. Ale on na pewno nie gra dobrze, więc... Więc myślę, że mogę go zabić zaraz. Nawet many już nie ma. Zaraz go zabijam. E i Q myślę, że go zabiję. Wiadomo, że to chcę farmić, ale nie umiem kurwa farmić. Proszę o przekleństwo, ale no tragedia, czemu ja tego kanona nie farmiłem. Jedyne, czego się musiała się nauczyć jeszcze tym czempionem, to lepiej grać, to też, ale na pewno lepiej farmić. No, nie dam mu cofnąć, zajebiście. Może mi się go uda zajmować? Też raczej ciężko. Ile on ma HP? 329. Jezu, zablokowałem się własnego miliona i dostałem kiuskiem, zajebiście. Nie, ja po tym wave dobijam wszystko, mogę go zabić, tak uważam. Na bez problemu, kurde, jak dobiję wszystko, mogę go zabić. Po tym minionie mam szóstkę, on się tego raczej nie spodziewa. No ja bym chciał rzucić po prostu szóstkę z buta, ale no on się cofnął pod wieżę. Ale nawet jak go zerkuję pod wieżą. Tak. No nie, no dobra, przesadziłem. Ja pierdziele, jakbym pomyślał, rzucił to szybciej. To bym miał free killa, ale jestem upośledzony, no dobra, no trudno. Ale ogólnie on nie cofa, a to był chyba bije większy damage, jak on ma mało HP. Ja pierdziele, jaki to jest idiota. Przysięgam tym gościu. Jest tak głupi, że ja nie wiem. Dobra, to jej wioza. Oni w ogóle mają Kha'Zix'a na dżungli, więc jak mi tu przyjdzie, to raczej jest po mnie, no ale trudno. No to ziomek dał sobeczkę do krzaka, bo tak samo, że ja to słyszałem, więc rzucam okiuska. No, nie dostał. Ale on tam siedzi, no właśnie. Nie wiem, no gościu jest naprawdę jakimś noobem totalnym. No ale może tak na autosy trochę wysadą to. A może jednak nie. Prawie umarłem, ale prawie to mogę. Żyję, więc jest ludzko. Traciłem znowu kanona, ale uwalić go. Kurde, na bocie jest w ogóle akcja przy smoku, ale nie wiem jak tam topnąć, żeby pomóc. Dobra, nic się nie udało. Masters robi triple. Na to powodzenia dla nich ogólnie. Jak ja będę nafidowany i master, no tylko my w sumie mamy kille na razie. No to będą mieli ciężko raczej i tak. Nie mam pojęcia, gdzie poszedł Gunfang, ale szedł gdzieś tutaj. On jest jakiś głupi, więc możliwe, że w sumie robi Herolda z dupy, tak po prostu stwierdził. Więc nie wiem, no ja to sprawdzę, bo to jest dla mnie dziwne, że on tutaj
Nie jest, ale on po prostu chyba robił kraba i miał odwalone. Ja nie wiem, właściwie jest mega dziwne. Okej, okay, jest tutaj. Jest on to wchodzi, no. Nie no, przeżyję, ale tu jest jeszcze karty, gdzie mogę zginąć chyba, co? No ja jestem dead niestety. Gunpunk przeżył, no. Jakbym miał bucika całego, tak jak teraz, to bym go zabił bez problemu. Chociaż czy bucik, czy cały item? Nie no, bucika kurde. A no szkoda. Ja ogólnie się tepam do krzaka. A jeszcze się nie da. Teraz się będzie dało za... dawaj. Dobra, jest za późno kurde. O to dobra, dawaj. Nie ma chyba warda, więc myślę, że mogę go zabić. Ale movement speedu już nie będę mieć niestety. Chociaż mało. Może go zabiję. No raczej tak. Dobra. Szkoda, że nie mogę wcześniej się dopnąć, żebym go zabił i mniej by minionu sfarmił, ale jak jest kill, to tak jest dobrze. Nie, ale powiem wam, mega przyjemny champion. Jak się ogarnąłem, jak tym grałem mniej więcej, naprawdę to jest mega przyjemne jeszcze na takim matchupie, to tym bardziej. Na topie może jestem trochę playerem, do tym grałem. Nie będę kłamać. No ale, cóż. Nie wiem, co on robi w ogóle, nie, go zaraz zabije. Jak będzie takie gówno grał. O kurwa, ale się zesrałem. Jeden za jeden zrobiliśmy, ale zagrałem to gównianie jak z Provencen. Powinienem go zabić, a nie zginąć. No ale trudno. Kupuję sobie całego Ludena. Na drugi item mogę Shadow Flame'a zbyt zbierać. Tu ja w ogóle już levelem wrócił na tego, co ja mam. To nie za dobrze. Pół levela mam tylko przewagi. Więc jak się wywalę jeszcze raz, to jest lipa. Okej, go tu nie ma, jest tutaj. No, coś się mu tam bije, ale on ten Q-skiem też, no nie powiem. Ile mam R-kę zaraz? Więc myślę, że jestem w stanie go jako tak potem zabić zaraz. Jakiś agresywny. Jest, nie mogę go trafić. Rozwalę mu beczkę, daję mu E. Nie trafiłem R-ką. Ale flashiku chyba go zabiję. Ale wali się. Nie trafiłem go R-ką, zrąbałem to totalnie. Mogłem mieć kill, ale no nie mam. Ale za to mam plate'a, który by się skończył, więc na je plate'a wezmę. No ale kill by był lepszy i tak. Ty, ma zahar go. Może zabije, ma R-kę. Dobra, mamy go. Nawet ja go mam, kurde, to tyle dodało. Okej, on próbuje mi puszować, ja mu rzucę W. Albo nie. Rzucę mu E, albo nie. Rzucę mu R-kę. Nie trafiłem, jak noob! Ale czy nie, ja go zabiję raczej. A, dostał, on ma 0 HP, on ma 0 HP. 14. Dobra, R-ką, ja nie umiem R-ką trafić, muszę się nauczyć. Ale kurde, zajebista ta postać jednak. Ja myślałem, że to jest mega gównem, ale jak ogarnęło się, to naprawdę mocne poletanko. No idzie Gunplank groźny. Ale się boi. Chyba wie, że tu jestem. No mógł wiedzieć, a moja R-kę będzie rzucać. Raczej myślę, że możemy zabić. A jednak się obsrał do końca, żeby się bić. Co ja mogę? Próbować E rzucić pieszczankę. I go zabić. Oj, oj, biedny koleżka. O kurde. Ja piszę do Gunplanka, a na mnie Kha'Zix nagle skacze. Haha, kupuję Shadow Flame'a, no. Na kolejny item mogę sobie w sumie na to pozbierać i wywalone. Tak właśnie myślałem, że on tu będzie jakoś kampić. Dobra, muszę to... Traf kiedyś R-kę, Rafał! Traf! Traf, proszę! No Jezus, ja go mogę tak zdążytować, może to być tak fajne, a ja nie umiem trafić pierdzielonej R-ki. Nie wiem, chyba raz trafiłem. Albo dwa max. Nie wiem, kapi w tym krzaku i co on próbuje. Ja go zdążytowałem na dwa spery praktycznie! On musiał odskoczył albo odfryszował. Co się stało? Klikłem ej, kus, kiska i autosa, kurde, z tym WE. Jakie to jest OP, ja pierdolę, co nie? No ale niestety, brakło. Okej, okay, Lux tu idzie. Ja jej oczywiście nie trafię. A tak to mi mógł zanszytować. Okej, okay, jest tutaj kazior. Nie wiem, czy on nie zginie. No, odfryszował. No, ciężko coś zrobić. No, a tepnę na topa, bo nie chcę oddać mu turetu. Za darmo. Bo on nie może takich rzeczy brać. No tutaj jest. Ja ogólnie
Chciałbym pod shorta zrobić klipa, czyli go zlanshotować fajnie. Czy się to uda? Nie wiem, bo nie umiem trafić R-ki, ale może tym razem trafię. Tylko czemu on tu nie idzie? On w tym krzaku się kampi? Nie, no tu jest. Oczywiście, że go nie trafię wszystkim, ale nie muszę go wszystkim trafić, bo wystarczy, że go trafię tak. No, ktoś ich tam bija. Nie wiem, czy ja mogę sobie na blisko podejść do kamplanka taką postacią i go też to jest dość zabawne. Ale ja też go zestampowałem, ma 20 niby, no nie. No, kupuję sobie zonie i lecę sobie dalej. Ja mogę tam shotować Lux, tylko ona wie, że tu jestem. Daj mi żyć! Nie mogę się kurwa ruszyć, mam sunę na pół lata. Dwa lata. Dodałem mu erpą po BHP, zagrałem tak gówno. Czemu nie mam wardy wszędzie? No, master strollował. Lux jak jest nafidowany jak skurwysyn, no ale wiedzę trochę od downu, że nie musimy wcale tego wygrać, bo ona to solo może wykrawać. No, a tepam się na mida, wywalone mam. Kazik chyba się poddał, ja będę sobie go zabił. Ale nie zabiję. Ja sobie go nie zabiję, no. Rakan. Pyk! No mu tak dużo... Nie no, w sumie to jest dużo. Ja movement speed. Też rzucę pierwszy raz coś innego. Oj, panie Gunplank. Panie Gunplanku, co pan robi? Jest Drake zaraz, przydałoby się nie ginąć chyba. Dałoby jej się Q-ska liczyć czy coś. Ja bym się tu skampił ogólnie, może nie mają warda i spróbował zanshotować kogoś. Lux raczej, co ty idziesz tak do przodu po prostu? No, na pewno nie. Co ty gadasz, Lux? Co ty robisz? Oj! What are you doing? No ginżesz, nie bądź taka przecież. Jeszcze nie prawie zabijasz, bo i ci zostaje 2 HP, no zajebiście. Nie no, nie kończyłbym tego, ja bym skoro jeszcze zabił, nie? Rzucę R-kę. Pomocy! Czemu mi nikt nie pomógł? Tylko master zamieniony farmi, no. Skam. A to raczej koniec chyba, czy nie? Master to sobie gada, ja autosa jednego. A, koniec to jest. Master to wchodzi na spawna. I zabija ich, to jest przecież jakiś pojebany. XD. Nie, ale jestem dumny z tej gierki, bo w końcu mi się udało zagrać dobrze Hwei. Uważam, że zagrałem dobrze. Play tam może troszkę gorzej, ale i tak bardzo fajnie, no. Ja się starałem manshotować i grać agresywnie, żeby się to lepiej oglądało oczywiście. Więc tak zagrałem. A, ale i tak chyba drugi największy damage raczej. No totalnie. Ładnie, no 25 koła, tutaj 12 na midzie miał, tylko no to spoko. Tylko nie czek, wam się film spodobał, łapa, sub, widzimy się w kolejnym filmie. Życzę wam wesołego nowego roku ogólnie. Jak oglądacie ten film, no to już jest nowy rok, ale dla mnie jest dzisiaj 17 grudzień. Po prostu nagrywam 12 filmów pod rząd. Znaczy nie pod rząd, bez przesady. Ale w 3 dni i montuję, żeby po prostu mieli, żebyście mieli co oglądać, żeby was nie zostać z niczym, bo zjeżdżam do Polski po prostu na święta, na nowy rok. Także no tyle wam mogę życzyć od siebie, już wiem, że jest nowy rok, 4 stycznia prawdopodobnie to wylatuje, no chyba albo drugi albo czwarty. Więc co, no życzę wam wesołego nowego roku, wesołych świąt, już były święta, ale mam nadzieję, że były dobre i no po prostu.